A wieczka jest dla mnie miastem szczególnym, bo tu mieszkała moja babcia przez długi czas, spędzałem dzieciństwo. Więc tak jakoś zapamiętałem sentymentalnie Wieliczkę. Bardzo przyjemnie, że jestem się z Państwem spotkał. Ale ja bardzo króciutko powiem o paru sprawach. A potem muszę wykorzystać do tego, co na spokoju Państwa czeka. Do takiej rozmowy. Bo to najlepsze spotkania to dopóki, kiedy się po prostu zaczyna rozmowa między nami. To, co wiem, to powiem, to co nie wiem, albo się tylko domyślam, to też podkreślę, także Państwa nie wprowadzają w błąd. I potem na sam koniec już będziemy sobie rozmawiać prywatnie i oczywiście będę tu sobie książkę. Ja przez ostatnie 20 lat właściwie żyję z dziennikarstwa. Jestem związany z różnymi mediami, z którymi mnie zwykle rozliczają. To się te kończą różnie. Ale kiedyś zaczynałem w czasie krakowskim, jak Państwo pamiętacie czas krakowski, no to była taka gazeta konserwatywna, rzetelna, przyzwoita, tak będę ją chwalił. No ale niestety nie jest zamożna i jak się okazało, ten brak pieniędzy plus to, co się działo już wówczas na rynku polskim, gdzieś z tego korzystałem. Więc jakby najmocniejsze media, telewizje, zostały właściwie Polakom głównym sprzedawcą. Tak się, ja nie jestem specjalnym zwolennikiem teorii spiskowej, ale w momencie, kiedy coś układa się w jakąś całość, to nie można przymykać oczu na to, że tak to jest. Więc jeżeli ubecy, SBC i byli działacze komunistyczni właściwie rządzą na rynku medialnym, jeżeli chodzi o media elektroniczne, no to można się zastanawiać, czy są bazy genetyczne tego predysponowania, czy też mamy do czynienia z jakąś reglamentacją. Prawda? I ja stawiam tezę, że po 1989 roku, właściwie zmierzam już do książki, bo to tak się robi, stawiam tezę, że po 1989 roku mamy do czynienia z taką demokracją reglamentowaną. Reglamentowaną przez służby specjalne. To są służby specjalne PRL-u i trwające w dzisiejszych służbach zarobniki czy przetrwalniki tamtych służb. To jest nasze służby specjalne dzisiejsze nigdy nie przeszły jakiejś gruntownej transformacji. Nigdy też nie wyczyściły się z powiązań ze służbami PRL-u. Służby wojskowe właściwie przeszły in corpore do PRL-u, czyli do 90 roku ludzie z drugiego zarządu sztabu generalnego, z WSW i z kilku innych mniejszych służb czapkowali w Moskwie, szpiegowali Zachód. Po 90 roku naraz nastąpił cudowny zwrot i oto już zaczęli działać w systemie zachodnim. Spodobał mi się kapitalizm, no wszystko jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się zmieni. Jeżeli tak jest, to Polska jest niezwykle szczęśliwym krajem, że takie transformacje się udają w sposób tak jedwabisty. Bo w innych krajach wyglądało to zupełnie inaczej. Przypomnę Państwu, o czym Państwo zapewne bardzo dobrze wiecie, że jedynym dyktatorem komunistycznym w Europie Środkowej, którego nigdy nie dotknęły żadne represje, jest Wojciech Jaruzelski. Bo Todor Żywko przed śmiercią został skazany na 7 lat więzienia. Za korupcję, co prawda, ale został skazany. Janusz Kadar zdążył umrzeć przed transformacją, ale w 2006 roku zdewastowano jego i małżonki. Nie jest to piękne zdarzenie, no ale pokazuje pewne emocje wobec tego człowieka. Zresztą on sam miał wyrwane paznokcie i też brał udział w wyrwanym paznokcie jeszcze wspólnie z naszym rajkiem. Ci, którzy tak bardzo myślał o tym gulaszowym komunizmie, prawda? O tym, że Kadar to było coś lepszego, trochę może, to raczej się mylą i tutaj zawsze dyskutowałem, że nie było lepszego, gorszego, bo mi wszędzie miał podobne oblicze. I Kadar zdążył umrzeć, Husak został wyrzucony z biura politycznego, zanim rozwiązano jeszcze komunistyczną partię Czechosłowacji.
Ceausescu został zastrzelony pod górę wiejskiej szkoły z CKM-u, z razem ze swoją żoną. Takim mistrzem wojskim stylu jest bardzo ważne. A Honecker był w trakcie procesu o zdradę stanu i korupcję. I tylko stan zdrowia Honeckera sprawił, on miał rzeka, że pozwolono mu wyjechać do Chile, do córki. I on tam zmarł. Więc, jak Państwo widzicie, wszyscy dyktatorzy, za wyjątkiem sowieckich, zostali w jakiś sposób przez własne narody osądzeni. Wojciech Jaruzelski. I ten parasol ochronny rozpięty nad Jaruzelskim, Kiszczakiem i generałami stanu wojennego pokazuje, że istnieje jakby pewne tabu, pewne jądro, o którym się nie mówi, którego nie wolno dotykać, a które stanowi tak naprawdę motor napędowy naszej rzeczywistości dzisiaj. No to jakby zawsze po efektach możemy rozpoznawać pewne tendencje. Więc ja podkreślam, że komuniści w 1989 roku po prostu wymienili książeczki Patyny na książeczki Czechowy. Nawet SB-cy wyrzuceni w tamtym czasie ze Służby Bezpieczeństwa, to zdarzało się bardzo rzadko, ale no, zdarzało się. Natychmiast znaleźli pracę w bankach, w instytucjach finansowych, a w najgorszym razie pozakładali spółki ochronne. Czyli żadnemu z tych SB-ków właściwie głos głowy nie spadł. Kilka procesów takich wyzwiskowych, żeby uspokoić naród, stworzyć fasadę jakichś zmian, no, nie przekreśla tego stanu rzeczy. To wiesz, to jest przecież artykuł IPN, bardzo łatwo można wszystko zgrywać. Więc wydaje mi się, że taka właściwa transformacja i przygotowanie do zmian rozpoczęło się w Polsce w 1981 roku z chwilą wprowadzenia stanu wojennego. Stan wojenny został wprowadzony przede wszystkim moim zdaniem po to, żeby przetrzepić 10 milionów ruch Solidarności, żeby wytrącić ten ruch z jego dynamiki. I przez 9 lat tak plewiono ogródek Solidarności, tak hodowano w tym ogródku różnych ludzi, że dziś widzimy, co z tego wyszło. To był jeden skutek stanu wojennego. Po prostu zyskali czas, rozbili ruch spontaniczny, który nie mogli skontrolować za pomocą agentury. 10-milionowego ruchu nie da się skontrolować za pomocą agentury. A jakieś kadłubowe ciała typu Komisje Krajowe, Małysy i tak dalej, no to już bardzo łatwo można to sprawdzić. I z jednej strony jakby wyhodowali własną Solidarność, przygotowaną do tak zwanego dziejowego kompromisu, a z drugiej strony przygotowali się do zmian gospodarczych. I po 1989 roku, po 81 roku po grudniu, możemy zauważyć, że oficerowie zdejmują mundur i wchodzą do zarządu przedsiębiorstw, spółek, przede wszystkim Centrum Handlu Zagranicznego. 38 Centrum Handlu Zagranicznego działało w PRL-u, bo wymiana dewizowa mogła tylko w taki sposób się odbywać. Handel z wolnym światem, w czasach, kiedy jeszcze były ograniczenia kokomowskie, mógł się odbywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Centrum Handlu Zagranicznego. Te centrale oczywiście były wykorzystywane jako narzędzia szpiegowania zachodu, kradzieży technologii. Cała polska farmacja została zbudowana na kradzionych patentach na Zachodzie. Polski przemysł kosmetyczny w ten sam sposób został zbudowany. Wreszcie polski przemysł motoryzacyjny budowany podobnie. No i oczywiście polskie zakłady zbrojeniowe, które obficie korzystały z tego, co ukrażono. Jednym z takich ludzi, którzy obchodzili ograniczenia kokomorskie i de facto na potęgę kradu technologii był Henryk Kurczyk, czyli ojciec dzisiejszego kolejnego oligarchy polskiego brzmienia. No, końcem polskiej misji wojskowej w Berlinie Zachodnim nakazano mu założyć firmę handlującą leśnym brunem i, no i w ten sposób doszedł do wielkich pieniędzy. Co jest ciekawe, w ciągu jednego pokolenia ci wszyscy nasi oligarchowie od zera do milionera przychodzą. No, na Zachodzie ten proces jednak trwał bardzo długo. Rzadko kiedy udają się takie błyskotliwe kariery w ciągu jednej biografii. U nas to jest jakby. 89 rok nie mają nic, już w 91, 93 okazuje się, że są właścicielami kawałka Polski. I starałem się w wierze komunistów ten mechanizm przygotowania zmian, zmian gospodarczych, jakie nastąpiły
po 89, i których konsekwencje trwają do dziś, bo jak to drugie pokolenie konsumuje, drugie pokolenie władców PRL-u konsumuje dziś to, co ojcowie zdołali zdobyć, zawłaszczyć, ukraść. Staram się to w takiej syntetycznej, beletystycznej trochę formie opisać tak, żeby zwłaszcza młodzi ludzie, którzy nie pamiętają już realiów PRL-u, byli w stanie pojąć istotę tych zmian. Oczywiście nie twierdzę, że mam absolutną rację i że wszystko odbyło się tak jak ja to opisuję. No niemniej chciałbym prowokować tą książką dyskusję. Ta dyskusja się tylko nie odbywa. Bo czytelnicy tej książki ją po prostu czytają i oceniają. To przysyłają mi ciekawe swoje spostrzeżenia. I czytelników jest już dużo, bo się kilkanaście tysięcy tych książek sprzedało. Pomimo takiego wytrwałego obliczenia wszystkich głównych mediów. No, ale dyskusji nie ma, prawda? Bo oni przyjęli takie założenie, że po co dyskutować z Gadowskim, skoro Gadowski będzie wyciągał fakty niewygodne, to się wszystko jakby będzie nagłaśniało, a tu trzeba milczeć. Tu ma być święty spokój i święte milczenie. Tutaj każdy, kto usiłuje powiedzieć, że w Polsce jednak nawet symbolicznie nie dokonano tego przejścia od PRL-u do niepodległości, jest uznawany za człowieka nieodpowiedzialnego, nienawistnego. Cała machina propagandowa jest jakby tak sformułowana, że być może nie informuje nas o świecie w ogóle, być może nierzetelnie informuje nas o gospodarce, ale na pewno rzetelnie wypełnia swoją rolę propagandową. Czyli na pewno rzetelnie niszczy każdego, to oświęci się zdanie inne niż aktualnie obowiązujące. A ta aktualna wykładnia też się zmienia, prawda? Bo w zależności od zdarzenia i w zależności od okresu, etapu, ta mądrość się zmienia. Raz jest taka, raz może być za 2-3 tygodnie, może być zupełnie przeciwna. Raz pan premier mówi, że nie mogę kłamać, że trzeba pracować, budować stadiony i autostrady, a innym razem mówi, że no trudno, zdarzyło mi się, każdemu się zdarzy, syn Amber Gold, no to nie ma się czekać, prawda? No i tak dalej. Więc jakby pamięć społeczna jest bardzo krótka, a oni dbają o to, żeby była jeszcze krótsza. Pamięć społeczna zwykle podlega kształtowaniu przez opinię publiczną. Jak istnieje zdrowy mechanizm społeczny, to w tym mechanizmie istnieje tak zwana niezależna opinia publiczna. Czyli ludzie na coś się godzą, a na coś nie godzą. I przedstawiciele wyczuwają, ludzie werbalizujący nastroje społeczne często wtedy to wyrażają, prawda? Że nie ma zgody na to, nie ma zgody na tamto, to się nie podoba. Prezydent Niemiec wyjechał na wczasy za pieniądze z swojego kolegi, to on pod te pieniądze, które oddał, zdarzyło się to wiele lat temu. Wyciągnięto, musiał ustąpić. Tam to się dzieje za odwrót, to nie jest bardzo odwrotne miejsce. Czyli ta opinia publiczna działa. Politycy muszą uważać, żeby nie robić takich rzeczy jak pan Nowak, który mówi, że dostaje złote zegarki od swoich bogatych kolegów. No to na wymianę. Na wymianę. To jest bezczelne. No i takie głupie po prostu. No bo on jest trochę mądrzejszy chociaż. No. Jakoś to tak sprytnie przedstawia. Ale oni już czują się bezkarni. Powiedział, że mogą tak kawę na ławę wywalać i tak nic mu się nie stanie. I rzeczywiście, przychodzą kolejne bulwersujące fakty, opinia publiczna nie działa. Dlaczego nie działa? Bo media są zmonopolizowane. Media są dziś związane z oporem rządowym i walczą po stronie rządu. Ludzie tacy jak Kolenda Zalewska, czy Olejnik, czy Lis, no dwoją się i troją, żeby na tym froncie ideologicznym, jak dawniej pan Kozera, pani Farska, no to teraz pani Kolenda i pani Olejnik. Dwoją się i troją, żeby na tym froncie ideologicznym zakrzyczeć i stłamsić wszystkich, których można stłamsić. No i taka u nas panuje wolność dyskusji i wolne słowa. Jeżeli nie przedstawiane są równomiernie, albo w miarę równomiernie, albo stron toczącej się dyskusji, no to na jakiej podstawie opinia publiczna może sobie wyrobić swoje zdanie? Na żadne, bo po prostu media nas nie informują. Jak sami znajdziemy informacji, no to ich nie mamy. Ale tych ludzi, którzy szukają informacji, to bardzo niewielu. To są ci ludzie aktywni, którzy się interesują sprawami. Cała reszta troszeczkę jak owieczki konsumuje to, co pójdzie
ekranu TVN-u, czy telewizji, czy Polsatu, to się niczym nie różni. To co się robi. Więc jakby obumiera opinia publiczna, tym samym obumiera wolność słowa, jako tak. Ja ciągle mówię, że zauważam trzy syndromy totalitaryzowania się w dzisiejszej Polsce. Pierwszym syndromem to jest absolutne skolonizowanie mediów. Za pomocą mediów chcą dokonać okupacji naszej świadomości. Już dzisiaj nie okupuje się terytorium, okupuje się świadomość. Wystarczy, że zakładają nam obrożę telewizyjną na głowę i już jesteśmy pod kontrolą. Tak? Już wielki brat doskonale kontroluje to, co się z nami dzieje, co myślimy. Jako statystyczny Polak, szalacy. To jest jeden syndrom takiego totalizowania się Polski. Drugi syndrom to jest odtwarzanie się nomenklatury. Moim zdaniem dziś jeszcze lepiej niż na PRL-u funkcjonuje nomenklatura. Polegająca na tym, że ci, którzy są w dobrych układach z PO, bądź też są krewnymi działaczy PO, no to otrzymują pracę w sektorze administracji, w firmach powiązanych kontraktami z rządem i tak dalej, i tak dalej. To jest, komuniści to spisywali, dziś to jest niepisana praktyka, prawda? Że po prostu, jeżeli ktoś ma nieprawomyślne poglądy, no to on nie dostanie pracy w wielu miejscach. Nomenklatura funkcjonuje i wreszcie trzeci syndrom takiego totalitaryzowania się to jest nakierowany służb. Służby specjalne dzisiejsze są nakierowane na prześladowanie obywateli, na szpiegowanie obywateli, inwigilowanie obywateli, natomiast zupełnie nie radzą sobie z obroną polskiego rynku, z obroną polskiej racji stanu, czy wreszcie z obroną nas przed inwigilacją z zewnątrz. Z tym sobie nie radzą, bo jak widać, akcenty są tak rozłożone, że mają się zajmować tym, czym zajmowało się SB za czasów PRL-u. Inwigilacją obywateli, prześladowaniem obywateli, a nie obroną Polski przed agresją przede wszystkim ekonomiczną. No i tak to się właśnie nazywa. Więc ja starałem się te wszystkie myśli jakoś zawrzeć w wieży komunistów. Wieża komunistów jest właściwie środkową częścią takiej cyklogii, którą zamierzam napisać. We wrześniu wyjdzie pierwsza część tej cyklogii, czyli druga książka pod tytułem Brenner. To będzie jakby bohater, tylko młodszy. To będzie środkowa, a mam nadzieję, że w przyszłym roku wyda ostatnią część. To będzie część opowiadająca o Smolnie. Czyli jakby takie śledztwo naszego bohatera, które mam nadzieję doprowadzi do wyjaśnienia tego, co się nastało, przynajmniej przybliżenia większego niż teraz. No tak od paru miesięcy nabrałem takiego przekonania, że warto jeździć w kraju, spotykać się z ludźmi i z nimi rozmawiać, bo z tych rozmów rodzą się ciekawe pomysły, nie tylko dla mnie, ale także dla środowisk lokalnych. Ludzie się przekonują przede wszystkim o tym, że wreszcie można coś zrobić i że wszystko od nas zależy, bo dziś może być tak, że dom się spalił, siedzimy na drogu, możemy lamentować, tak? Ukradli nam gospodarkę, zawłaszczyli nam finanse, a my pozostaliśmy wyzuci właściwie z naszego dziedzictwa, już tam materialnie. Jest wąska grupa oligarchów, którzy mają bardzo dużo i cała reszta, czyli my, którzy sobie ledwo radzimy tam przeżycie pierwszego roku. No i można powiedzieć, no to będziemy lamentować, będziemy siedzieć przed tym spalonym domem i lamentować, tylko z tego nic nie będzie. Wobec czego wydaje mi się, że takie spotkania też mogą służyć do przemyślenia nad tym, co my możemy zrobić. Co my jako zwykli, wolni obywatele tego kraju, naszego kraju, możemy zrobić. Co od nas zależy, jak ochronić swoją wolność w tym, co się dzieje. W takim niemniej trochę bagnistym totalitaryzmie, który się zaczyna w Polsce szerzyć. Niewiele powiedziałem na temat zagrożeń szpiegowskich, sąsiedzkich i innych, ale myślę, że to w dyskusji wyjdzie. A ja bym, już Państwa, nie zachęcał do komentarzu, tylko po prostu zachęciłbym do rozmowy. No proszę bardzo, ja jestem do dyspozycji Państwa i jeżeli Państwo chcecie coś powiedzieć, to ja bym. To jeśli można. Proszę. Truszka. Panie redaktorze, ja już jestem po lektorze. A ma książki jeszcze.
starą układkę. To może coś na ten temat? I drugie pytanie, czy powieść Wieża Komunistów zawiera wątki biograficzne pańskie? Bo ja jako mieszkaniec Krakowa, jako kibic piłkarski, jest tam taki wątek wyjazdu kibiców Krakowa do Staszowa. Mam to przed oczami, chociaż jest to z drugiej strony błąd. Kibicem Wisły, to pamiętam dokładnie ten mecz pod Stowarzyszeniem Staszów i pamiętam sytuację, co tam się działo. Tutaj sytuacja też na osiedle w Krakowie też jest tutaj opisana tak mniej więcej. I w ogóle całe perfekty głównego bohatera też nawiązywał tam do swojej biografii. To jest tak, że ja całe życie spędziłem jako reporter, więc trudno, żebym naraz zaczął tworzyć fikcyjny świat. Nie ma takiego talentu Tolkien, czyli autorzy, żeby tylko wyobrazić, żeby budować takie światy. Więc ja się karmię rzeczywistością. Opisuję to, co wiem, to, co widziałem, to, czego byłem świadkiem. Pod tym względem to jest trochę, można powiedzieć, że jest jakoś tam związany z moją biografią. Natomiast główny bohater jest absolutnie kreacją literacką, dlatego że takiego dziennikarza w Polsce dotąd nie było, moim zdaniem, i szkoda. On jest trochę niejednoznaczny, ale myślę, że jednak wszystko po dobrej stronie mocy i stąd mam dwie problemy. I ten wyjazd kibiców Krakowa do Staszowa, to dokładnie pamiętam, chodziłem na stary stadion jeszcze Krakowa na mecze i tam przez pod zegarem zbierało sobie środowisko i komentowało najnowsze wydarzenia z tej kibicowskiego świata. No i tam też opowiadali, ja nie byłem Staszowie, ale opowiadali w trakcie meczu, to pochwała się drugiej ligi, trzeciej nawet, tak, z Poznaniem, policja zaczęła do nich strzelać, bo mówią, że już było tam może i śmieszne, ale strzelali tak, że niektórzy dostawali w twarz, kulami, to przebiłem połączki. Widziałem, ja to starałem się opisać. Więc ja trochę się żywię po prostu takim prawdziwym zdarzeniem. Tutaj dużo analog, w książce może Państwo znaleźć bardzo dużo życia takiego, które nas otacza, bo ja właściwie to opisuję. Mógłbym pisać na temat reportaży, gdyby nie to, że prawdopodobnie bym skończył na sali sądowej w więzieniu. Więc jakby tutaj mam większą swobodę wyrazu. Trochę mówię więcej, bo zawsze mogę powiedzieć to fikcję. A jak ktoś czyta i mówi, że to jest fikcja, to jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że to jest to spełnione zamierzenie. I jeszcze z tą okładką. No, z tą okładką są całe ceregiele, dlatego że krakowski rysownik Stanisław Dzięczek narysował bardzo ładną okładkę. Ta okładka wykorzystywała elementy bardziej takiej sowieckiej architektury nawet niż jakiegoś konkretnego budynku, no, ale kierownictwo Pałacu Gminy Stalina w Warszawie wysłało pismo do wydawnictwa, że żąda tamtym wykorzystania wizerunku Pałacu Kultury. To w ogóle po raz pierwszy coś takiego się zdarzyło. Książek z prawdziwym Pałacem Kultury Gminy Stalina jest bardzo dużo na to. Tak jakoś nigdy nie żądał tamtym. W tym wypadku tak się stało. A wydawnictwo niestety jest poznańskie, wobec czego jak dostałem takie zastrzeżenia, no to oni zaraz zaczęli to jakoś tam rozpatrywać. A to się tak zbiegło, że akurat pierwszy nakład książki się wyczerpał. Ten z tą wieżą z komunistów. No i wydali drugi nakład, a teraz już trzeci. No niestety już z okładką nam się mniej podobał. Bo jest taka jakaś niejakość. Może to należy potraktować po prostu zwietrzyli z nim. Nie, to jest blisko. Mogę powiedzieć, że dużo egzemplarzy się sprzedaje, bo nie jest tego udziału. Ale mogli wydać z tą wieżą dalej, prawda? No, bardziej estetyczna. To jest już mniej, no nie? Treść jest ta sama na szczęście, ale już plastycznie jest trochę inny. Tak to wygląda. Tam zresztą jest też jedna scena, gdzie były takie bójki, też są kibice. No tak się to różnie dzieje. Ja nigdy nie ukrywałem, że kibicowałem dużej Krakowi. Jestem kwietnym kibicem piłkarskim, co na tym znam. Ale kibicowałem Krakowi z powodów ideologicznych. Po prostu pamiętam, jak w latach 80. na Wiśle stały te buty zamorskie i wyjeżdżały, na każdą manifestację wyjeżdżały z zabudowań Wisły.
No i tak się zdarzyłem do tej wizji, że postanowiłem popierać Krakowie. Ale to nie wiem.